Spektroskopia amatorska jest fascynującym obszarem astronomii, który pozwala na uczestnictwo w badaniach naukowych entuzjastom tej dziedziny nauki. Choć wymaga troszkę sprzętu, oprogramowania i wiedzy, dzisiejszy rozwój technologii pozwala uczestniczyć entuzjastom i miłośnikom astronomii właśnie w badaniach spektroskopowych. Jak amator może badać rozszczepione światło gwiazd i nie tylko gwiazd, w dzisiejszym odcinku więcej na ten temat. Zapraszam. Spektroskopia w astronomii jest techniką analityczną, która pozwala na badania widm elektromagnetycznych promieniowania emitowanego, absorbowanego lub rozproszonego przez obiekty astronomiczne. Widmo rozdzielane jest na składowe długości fal, co pozwala w astronomii na uzyskanie informacji o właściwościach fizycznych i chemicznych poszczególnych obserwowanych obiektów. Oto kilka kluczowych zastosowań spektroskopii w astronomii oraz w astronomii amatorskiej. Przede wszystkim badanie składu chemicznego. Analiza widm absorpcyjnych i emisyjnych pozwala na identyfikację pierwiastków i cząsteczek obecnych w atmosferach gwiazd, planet i komet. Charakterystyczne linie spektralne odpowiadają konkretnym pierwiastkom, umożliwiając ich identyfikację. Kolejną sprawą jest badanie temperatur. Spektroskopia pozwala na określenie temperatury gwiazd i innych obiektów. Kolejnym bardzo, bardzo istotnym elementem spektroskopii jest badanie prędkości i ruchu. Efekt Dopplera, z którym mam nadzieję każdy z Was się spotkał, pozwala na mierzenie prędkości radialnej obiektów astronomicznych, co jest kluczowe w badaniach ruchów gwiazd, planet oraz całych galaktyk. Kolejny element to badanie właśnie galaktyk i samego Wszechświata. Spektroskopia jest niezbędna, jest fundamentem dzisiejszej kosmologii i służy nie tylko do badań właściwości galaktyk, takie jakie one są, ale również pozwala określić ich wiek, prędkość ucieczki, co jest kluczowe do zrozumienia, jak działa Wszechświat i jak go dziś rozumiemy. Kolejnym elementem spektroskopii jest struktura gwiazd i planet. Analiza widma pozwala na badanie wnętrz poszczególnych gwiazd poprzez badanie oscylacji oraz w podobny sposób na badanie właśnie planet. Kolejne zastosowanie spektroskopii dzisiejszej to badanie egzoplanet, czyli planet krążących wokół innych gwiazd niż Słońce. Jak widzicie, spektroskopia jest niezwykle wszechstronnym narzędziem i nieocenionym w dzisiejszej astronomii. Co najważniejsze, niektóre prostsze badania nie wymagają bardzo wyrafinowanego sprzętu i są dostępne dla miłośników astronomii, takich jak my. Dzisiaj troszeczkę więcej o tym, co właśnie amator astronomii i przy pomocy czego może uzyskać. Temat nie jest dziś prosty, ale mam nadzieję, że Was zainteresuje, bo jest bardzo ciekawy. Moim zadaniem nie jest właśnie pokazywanie najprostszych rzeczy, ale zachęcanie Was do rozwijania swojej wiedzy, rozwijania umiejętności i przede wszystkim uczestniczenia w badaniach swoich, a może również w zespołach większych, gdzie będziecie współpracowali z profesjonalistami, z zawodowymi astronomami, czego sobie i Wam serdecznie życzę. Oczywiście, jak zawsze, każde badania, każde obserwacje wymagają od nas jakiegoś sprzętu astronomicznego. Nieraz wystarczą same oczy. Niestety, przy spektroskopii musimy posiłkować się sprzętem zewnętrznym. Przede wszystkim tutaj do obserwacji potrzebny już jest jakiś
sprzęt optyczny. Teleskop, im większy w tym przypadku, tym lepszy, dlatego że będziemy skupiać jednak światło z bardzo odległych nieraz obszarów wszechświata. Kolejna sprawa, jeżeli to jest spektroskopia, no to jakiś spektroskop. Najprostszy, jaki istnieje, pryzmat. No tutaj jednak będziemy jedynie przy pomocy tego mogli badać najbliższą nam gwiazdę, czyli Słońce. Ja do swoich zastosowań spektroskopowych wykorzystuję Star Analyzer 100. Istnieje również wersja 200. To rodzaj filtru, a dokładnie siatki dyfrakcyjnej, która wkręcona w okular, tudzież w tulejkę do kamery czy cyfrówki, pozwala nam rozszczepić widma poszczególnych obiektów, które będziemy obserwować. Kolejnym elementem może być spektrograf szczelinowy oraz coraz popularniejszy wśród amatorów low spect wersja 3.0, czyli bardzo zaawansowany już spektrometr, który jesteście sami w stanie zbudować przy pomocy dostępnych ogólnie elementów oraz wydruku w 3D. Ale o tym to już chyba na samym końcu. Bardzo ciekawy projekt, do którego zabieram się również i ja. Chciałbym zbudować podobny spektrometr. Zobaczymy, czy nam się uda. Jednym z istotnych elementów wyposażenia do badania widm będzie oprogramowanie. Przedstawię Wam kilka linków do oprogramowania. Większość niestety jest komercyjna, płatna, należy go zakupić, ale są wersje testowe, które pozwolą Wam ocenić, który z programów będzie dla Was najlepszy, który będzie najlepszym wyborem. Tutaj kilka linków. Poszczególne programy różnią się funkcjonalnością, różnią się analizą, przede wszystkim różnią się ceną. Ja nie będę Wam sugerował, który lepszy, który gorszy. Mam nadzieję, że sami sprawdzicie. Jest tego dość dużo. Są również darmowe programy. Kwestia poszukania, kwestia dowiedzenia się. Zachęcam, gdyż bez tego oprogramowania nasze badania, nasze pomiary będą praktycznie niemożliwe, więc jakoś posiłkować musicie się również oprogramowaniem. Jak rozpocząć swoją przygodę z analizą widm i jak rozpocząć półprofesjonalne albo bardziej zaawansowane amatorskie obserwacje widm obiektów astronomicznych? Przede wszystkim na początek należy wybrać poprawnie cel. Jasny obiekt, gwiazdy, planety, coś, co jest łatwe do identyfikacji, łatwe do znalezienia i przede wszystkim będzie nam służyło do nauki dalszych, trudniejszych obiektów. Rozpoczynajmy od czegoś prostego. Bardzo jasne gwiazdy, gwiazdy zmienne, o czym za chwileczkę troszkę więcej, planety, komety. Druga sprawa, bardzo istotna, kalibracja sprzętu. Przed przystąpieniem do rejestracji widm ważne jest, aby odpowiednio skalibrować sprzęt. Kalibracja polega na ustawieniu i dostosowaniu spektroskopu, takiego jakiego będziecie używać, oraz kamery czy cyfrówki, w zależności od Waszego wyboru, aby uzyskać wyraźne i dokładne widma. Na moim przykładzie, wykorzystując Star Analyzera, muszę posiłkować się dodatkowymi tulejkami, bardzo krótkimi akurat, aby odpowiednio dostosować ogniskową, aby te widma wychodziły poprawnie, aby można było cokolwiek z nich odczytać. Sami zobaczycie, że pierwsza kalibracja, podobnie jak pierwsze ustawienie montażu, pierwsze ustawienie szukacza, będzie Wam sprawiała pewne problemy. Po chwili wprawy zobaczycie, że będziecie to robić automatycznie, będziecie wiedzieli, jaka odległość jest najlepsza dla konkretnego rejestratora, dla konkretnego sprzętu. Kolejna oczywista sprawa, czyli rejestracja widma. Kierujemy nasz teleskop na odpowiedni obiekt, rejestrujemy widmo za pomocą
kamery, za pomocą cyfrówki. Starajmy się, aby to widmo było jak najczystsze. Unikajmy przede wszystkim zanieczyszczeń świetlnych. Ja wiem, że to, co teraz powiem, no jest trudne, ale im ciemniejsze niebo w naszych warunkach, tym będzie lepszy obraz widma, mniej zanieczyszczony, co tutaj ma bardzo ważne znaczenie. I ostatni element, sama analiza. Tak jak już wcześniej wspomniałem, tutaj musimy posiłkować się konkretnym oprogramowaniem, które pomoże nam na identyfikację z naszego widma konkretnego składu chemicznego, konkretnych temperatur i innych właściwości obserwowanego obiektu. Kilka przykładowych projektów amatorskich, jakie możemy wykonać, posiłkując się spektrometrem i badaniem, analizą widma, jakie uzyskamy. Przede wszystkim bardzo fajnie analizuje się gwiazdy zmienne. Analiza widm gwiazd zmiennych może dostarczyć informacji o procesach zachodzących w ich wnętrzu oraz o rodzajach gwiazd, jakie obserwujemy. Kolejne bardzo fajne i łatwe obserwacje to badanie widm planet. Tutaj będziemy mogli identyfikować gazy i składniki atmosfery poszczególnych planet. Trzecia super fajna obserwacja, dość trudna, ale z czasem zobaczycie, że możecie się w tym nawet wyspecjalizować, to badanie supernowych. Rejestrowanie widm supernowych w różnych fazach ich ewolucji pomaga na zrozumienie procesów, jakie zachodzą, oraz wyznaczanie typów supernowych. To już jest bardziej skomplikowana sprawa. Tutaj trzeba mieć troszeczkę lepszy sprzęt niż na przykład mój Star Analyzer, ale o tym sprzęcie też troszeczkę dzisiaj powiem. Mam nadzieję, że ktoś podejmie takie wyzwanie. Znam amatorów, polskich amatorów, którzy nie dość, że odkrywają supernowe, to jeszcze je analizują i sami klasyfikują. I kolejna rzecz, badanie komet. Wszyscy lubimy obserwować komety, no ale cóż, widzimy raz, drugi, trzeci, ten sam piękny warkocz, to samo piękne jądro. Ja zawsze zastanawiam się, co dalej. Więc dalej badam widma komet, które mogą pomóc w ujawnieniu składu chemicznego ich jąder i właśnie warkoczy. Jak widzicie, astronomia spektroskopowa, amatorska, może być bardzo satysfakcjonująca i przede wszystkim przynosić wymierne efekty naukowe, może nie takie bardzo profesjonalne, ale z czasem, jeżeli wyspecjalizuje się ktoś z Was, czego bardzo życzę, właśnie w tej dziedzinie astronomii, zobaczycie, że można bardzo fajnie współpracować z zawodowymi astronomami, a przede wszystkim potwierdzać lub obserwować widma poszczególnych obiektów, które pozwolą na dokładniejszą analizę ich i wyciąganie swoich wniosków z obserwacji. No cóż, ile razy można robić zdjęcie tego samego obiektu? Ale jeżeli Wam zmienia się ten obiekt i będziecie zmieniali widma, obserwowali zmiany w tych widmach, będziecie mogli poznawać, jak budowane są poszczególne składniki wszechświata, gwiazdy, planety oraz całe galaktyki. I życzę wszystkim, abyście obserwowali i wyznaczali i klasyfikowali supernowe, co nie jest łatwe, ale jest osiągalne dla amatorów astronomii. Chciałbym teraz pokrótce omówić te projekty, o których wcześniej wspomniałem, te obiekty, o których wcześniej wspomniałem, które możecie samodzielnie analizować i jak wykorzystać do tego amatorską spektroskopię, jak może pomóc w obserwacjach i badaniach poszczególnych obiektów i do czego się to w ogóle przydaje. Zacznijmy od gwiazd zmiennych. Jak spektroskopia pomaga w badaniu gwiazd zmiennych? No, bardzo prosto. Analiza linii spektralnych pokazuje dokładnie, co emitowane jest lub absorbowane przez poszczególne gwiazdy wraz ze zmianą ich jasności lub przenikaniem się, czyli tranzytem poszczególnych gwiazd wokół siebie.
No i cóż, możemy przede wszystkim wywnioskować z linii absorpcyjnych, jak przede wszystkim zmieniają się gwiazdy pulsacyjne, co jest bardzo ciekawe. Jak zmienia się poszczególne ilościowa i rodzajowa analiza widma przy zmianie fazy czy przy zmianie cyklu gwiazd pulsacyjnych. Oczywiście będziemy analizować przede wszystkim skład chemiczny. Kolejna rzecz, prędkość radialna, czyli właśnie to, co już mówiliśmy, efekt Dopplera, jak układy zaćmieniowe zmieniają swoją prędkość w zależności od fazy swojego obiegu. Kolejna rzecz, no to temperatura poszczególnych składników i tak dalej, i tak dalej. Może przedstawię jeden przykład na taki projekt, do którego moglibyście rozpocząć spektroskopię gwiazd zmiennych. Wybierzmy sobie jakąś gwiazdę, na przykład Cefeidę, bo to są dość charakterystyczne gwiazdy, które pomagają nam w konkretnych obserwacjach. Weźmy sobie taką podstaw, czyli Delta Cephei, która jest łatwa do obserwacji i bardzo dobrze znamy okres jej pulsacji. Co robimy? Rejestrujemy widma, staramy się je robić dość regularnie w różnych fazach pulsacji. No i później, jeżeli zbierzemy odpowiedni materiał, będziemy go analizowali właśnie przy pomocy odpowiedniego oprogramowania i będziemy porównywali przede wszystkim z modelem teoretycznym, a może nie tyle teoretycznym, co praktycznym, wyznaczonym już przez zawodowych astronomów, aby nabrać wprawy. Pamiętajcie, rozpoczynamy od prostych obiektów, od czegoś, co z łatwością jesteśmy w stanie zidentyfikować, ustawić i przede wszystkim od tego, co zostało już wyznaczone, dlatego że musicie nabrać wprawy, a później możecie próbować robić rzeczy, które nie zostały zbadane, a takich we wszechświecie jest naprawdę sporo. Obserwacje planet, no to już będzie dużo prostsza sprawa. Będziemy badali skład chemiczny poszczególnych atmosfer, czyli będziemy wykorzystywali nasze widmo, aby sprawdzić, które pierwiastki są absorbowane, które nie są absorbowane i czy to się nam pokrywa z tym, co piszą w podręcznikach. Osobno chciałbym Was zachęcić do badania supernowych. Może na dzień dobry nie będziemy tych supernowych odkrywać, bo to jest niełatwa sprawa, choć amatorzy i to w Polsce odkrywają supernowe. Może nie masowo, ale dużo. Ale są odpowiednie strony. Będzie tutaj link do tej strony, gdzie możecie wyszukać albo dowiedzieć się z alertów, że właśnie gdzieś wybuchła supernowa. Wówczas możecie próbować klasyfikować tą supernową. To też nie jest prosta sprawa i do tego też będzie Wam potrzebny trochę lepszy spektrometr. No mój star analizer niestety tego już raczej nie obsłuży. Chciałbym Wam to powiedzieć jako ciekawostkę, a zarazem może jako jakiś plan w dalszym rozwoju Waszych badań astronomicznych. Jeżeli uda Wam się sklasyfikować supernową, to jest takie naprawdę wow. Jeżeli Wasza klasyfikacja później potwierdzi się z tym, co zrobią zawodowi astronomowie, możecie być z siebie naprawdę dumni. I do tego również służy spektroskopia amatorska. Więc wyzwań macie co niemiara. A teraz na sam koniec jeszcze troszeczkę o badaniu komet. Komety, wdzięczne obiekty do obserwacji. Każdy je lubi obserwować, fotografować, a ja chcę, żebyście jeszcze również mierzyli widma tych komet i starali się właśnie wyznaczać, z czego zbudowane, z jakich składników chemicznych zbudowane jest jądro oraz warkocz komety. Na sam koniec materiału zostawiam to, co wszyscy lubią najbardziej, czyli sprzęt. Zapraszam do części poświęconej bardzo fajnemu projektowi, który na celu ma
umożliwić miłośnikom astronomii zbudowanie własnego spektrometru. Oczywiście nie będę tutaj pokazywał, jak się go buduje, ale mniej więcej przedstawię, gdzie można znaleźć poszczególne materiały, a co do budowy i zakupu poszczególnych elementów, to już zostawiam Wam wedle uznania, czy chcecie podjąć tą pracę, czy nie. Projekt, o którym chciałbym Wam na koniec powiedzieć, to projekt budowy własnego spektrometru dość zaawansowanego urządzenia przy pomocy gotowych podzespołów oraz wydruku na drukarce 3D. Projekt Low Spect 3.0. Trafił on już na Thingiverse, czyli jest ogólnie dostępny. Tam możecie wydrukować obudowę, poszczególne elementy. No, część elementów trzeba niestety zakupić. Jeżeli zagłębicie się w jego instrukcję, która dostępna jest w sieci, która dostępna jest na GitHubie, zobaczycie, że rejestratorem w tym spektrometrze jest już kamera astronomiczna. Składa się on tam z poszczególnych soczewek, z poszczególnych elementów. Budowa może nie jest najłatwiejsza, ale niewielkim kosztem, stosunkowo niewielkim kosztem, otrzymujecie bardzo zaawansowane urządzenie, które będzie Wam służyło jako Wasz chyba najlepszy spektrometr. No chyba, że kogoś będzie stać i zakupi sobie profesjonalny. W każdym bądź razie przy pomocy właśnie budowy tych spektrometrów i ich użytkowaniu wielu miłośników astronomii podejmuje udane próby spektroskopii, wyznaczania na przykład typów supernowych oraz podejmuje już półprofesjonalne badania widm poszczególnych elementów astronomicznych. Zachęcam Was do budowy tego spektrometru. Nie jest to proste, ale bardzo ciekawe wyzwanie. Jak widzicie, moją rolą jest zachęcanie Was do obserwacji, zachęcanie Was do pogłębienia wiedzy, przede wszystkim zachęcanie do kombinowania, poznawania i rozszerzania swoich możliwości. Świat astronomii nie zaczyna i nie kończy się tylko na pięknych zdjęciach. Do astrofotografii nieraz będziemy nawiązywać, ale zadaniem moim i tego, co sobie postanowiłem robić na tym kanale, jest zachęcanie Was przede wszystkim do obserwacji, do rozszerzenia Waszych możliwości, poznawania tych obszarów astronomii amatorskiej, które są bardzo często pomijane, gdyż no, w dzisiejszych czasach naprawdę astrofotografia dla niektórych jest całą astronomią. Dla mnie jest troszeczkę inaczej i mam nadzieję, że dla Was będzie podobnie. Na tym kończę dzisiaj. Zachęcam do subskrypcji, zachęcam do wspierania kanału i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie, ten spektrometr, jeżeli podejmiecie taką próbę, może być Wasz. Jeżeli będziecie potrzebowali pomocy, piszcie. Będę starał się odpisywać w miarę moich możliwości czasowych. Wybaczcie, jeżeli to będzie dość długi okres, ale z czasem bywa różnie. Jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia. Radosław Ambroży, mojaastronomia.pl.